Nad wszystkim czuwa gospodarz domu. Nie dam od krzywdy zrobić nikomu. Zawsze pomoże, o każdej porze, o mój Boże. Zróbmy takie przebicie naokoło, żeby zobaczyć te piękne murale. Oba. Tu na dole oczywiście jest Ewa Majewska, pan Manz. Jakiś taki Teodor niepodobny. Tutaj nawet jest Abraham Lincoln. Tutaj są klatki filmowe, symboliczne z poszczególnych odcinków. Nawet sam reżyser jest tutaj jako milicjant Paris, ten w mundurze. Jest tablica słynna. Witamy gospodarza domu i gospodarzy świata serdecznie. A dlaczego w tym miejscu są te dzieła sztuki nowoczesnej? Ponieważ jesteśmy dokładnie na ulicy Alternatywy 4. To znaczy filmowej Alternatywy 4, bo naprawdę to jest ulica Marii Grzegorzewskiej na Ursynowie w Warszawie. I ten dom przez rok był miejscem akcji najlepszego polskiego serialu komediowego w historii. Stworzony przez geniusza Stanisława Bareję przy współudziale Macieja Rybińskiego, wybitnego dziennikarza. W tym domu kręcono wszystkie sceny, konkretnie pod tym domem, kręcono wszystkie sceny plenerowe. Za chwilę pokażę Wam szczegóły. Poproszę bliżej kamerę. Tutaj stała tablica, którą malował doktor Kołek. Tu był napis: witamy gospodarza domu serdecznie, gospodarza dzielnicy i gospodarzy świata serdecznie. Tu w tym miejscu. Tu. Tu stało drzewo, które anioł kazał ściąć, bo mu sople spadły kiedyś za koszulę. A tutaj, w tym miejscu, kiedy jeszcze nie było trawy, bo osiedle było dopiero budowane, to anioł kazał Abrahamowi Lincolnowi skopać wszystko. Niech pan zacznie z tej strony. A ja zmobilizuję kolektyw. Okej. Okej. A docent Furman miał z szyszek ułożyć takiego orła. Zrobimy tu, proszę pana, takiego orła. Rozumie pan? O. Orła? Jak harcerze. I tam mu nawet monetę na próbę. Chciałem zapytać, jaki ten orzeł ma być? No jak to jaki? No normalny. Taki jak godło narodowe. No. Taki orzeł, wie pan, z rozwiniętymi skrzydłami. No. Albo stalerzy, mówi tak. To może ja potłukę własne, a potem się jakoś rozliczymy. Pokażemy wam to zaraz na fragmencie. Dobra, to ja potłukę swoje, a potem się jakoś rozliczę. Tu zawsze anioł stał. I mówił do mieszkańców domu: z uwagi na wolną niedzielę. I z uwagi na wolną niedzielę ogłaszam czas wolny. Ogłaszam czas wolny. I wszyscy rzucali łopaty i szli do siebie. I teraz tak. Tu na parterze były dwa mieszkania. W jednym mieszkał anioł, w drugim mieszkali Majewscy, czyli ojciec, matka, Ewa i pan Kierka, którym się opiekowali. Na pierwszym piętrze mieszkały trzy rodziny. Balcerkowie, Kubiakowie, czyli Jerzy Turek i jego żona, pani Kolińska, i Tekla Wagnerówna, która później chciała się ożenić z panem Kierką. Uważała go za świetnego mężczyznę. On tu zawsze stał na wózeczku, w takiej czapeczce pilotce, jak pamiętacie. Wspaniały polski aktor Bolesław Płotnicki. Piętro wyżej mieszkał profesor Dąb-Rozwadowski, docent Furman i Bożena Lewicka. To jest to środkowe okno. To tędy w czasie pożaru Zenobiusz Furman przechodził, oczywiście przy użyciu kaskadera, żeby wyratować panią Lewicką. Piętro wyżej były dwa mieszkania numer 9, bo mieszkał tam. W jednym mieszkał Kotek, w drugim Kołek, czyli doktor, jak
okazało się, że pustostan jest, bo drzwi nie dowieźli. No i trzeci był pan Manc. To jest ten drugi balkon z góry. I stamtąd, jak w ostatnim odcinku przyjechała delegacja, to on mówił do tego swojego robota, Ewa 1, a? Ty mierzwo knajpiana, ścierkę z siebie zrobiłaś, no? Myślisz, że pofruniesz? I ona łubudu tutaj na ziemię spadła. Tak nie pofruniesz, ty mierzwo knajpiana, ty ścierko, no? Próbuj! I na górze były dwa mieszkania, w którym pierwszym mieszkał towarzysz Jan Winnicki razem z bitwą pod Grunwaldem i w drugim mieszkał pan Kominek, Wojciech Siemion, ale on wynajął swoje mieszkanie stypendyście z Harvardu Abrahamowi Lincolnowi, którego grał Ryszard Raduszewski. To była jedyna rola tego aktora, którą zagrał w życiu, ponieważ tak naprawdę nie był aktorem, tylko reżyserem filmów kukiełkowych, animatorem. Ale wzięcie prawdziwego Murzyna było bez sensu, bo on musiał udawać taki specyficzny akcent i byłoby w nim mniej komizmu, gdyby prawdziwy Murzyn grał. Więc posmarowali go pastą do butów i ten jego akcent, jak on mówi, nothing. Bo pan Kubiak stanął i znów złupił 10 jaj. I znowu złupił 10 jaja. Także tak wygląda lista lokatorów tego domu. Dzisiaj się bardzo dużo zmieniło. Za chwilę jeszcze podejdziemy tutaj, gdzie pan Kubiak syrenę swoją naprawiał. I ty mi będziesz mówił, że zmiana koła to drobiazg? Idioto, proszę na... Tu zawsze Kotek stawał swoim dźwigiem, bo nie dowieźli na bazę akumulatorów, więc musiał stać z włączonym silnikiem. Tu była w 1982 roku, jak to kręcili, całkowita pustka. Pustka. Dzisiaj i to kręcili w zimie. Więc troszeczkę się zmieniło. Myślałem w sumie, że to jest trochę większy teren, ale zaraz jeszcze przejdziemy tam, gdzie docent Furman spotkał Cezarego Julskiego, jak on w odcinku pod tytułem Wesele usiłował zamknąć zawór. Ale to za chwilę. Chodźmy dalej. W tym miejscu najlepiej widać upływ czasu od 82. Jak pamiętacie, w odcinku pod tytułem Wesele Cezary Julski zamknął wszystkie hydranty i tutaj wybiło. Tu, w tym miejscu. I Tekla Wagnerówna przyszła zbierać wodę, a Julski pyta się Wojciecha Pokory, proszę panią dosyć, gdzie tu jest ujęcie wody? O, nie wiem, ale być może tu. I ono tutaj było. Jestem fachowcem, walczę z żywiołem. Ja się nie bardzo orientuję, ale no być może, że to się znajduje tam. Nie było w ogóle tych drzew. One wyrosły najwcześniej, zostały posadzone może w 83 i dzisiaj już osiągnęły ponad 15 metrów. O, tutaj wchodził, bo tu jest główne wejście do domu. Tam, które widzicie, które było użyte w filmie, to wejście, które było użyte w filmie, to tak naprawdę było wejściem jedynie do suszarni, bo twórcy filmu nie chcieli przeszkadzać mieszkańcom, których główne wejście do bramy jest tu. A tam była tylko suszarnia, a dzisiaj tam się wchodzi do lekarza wyłącznie. Jakbym mieszkał w Warszawie, to tylko tutaj leczyłbym zęby. I teraz chodźmy jeszcze raz z powrotem pod dom. W tym miejscu była słynna scena, jak anioł spotkał milicjanta dzielnicowego Parysa, którego grał sam reżyser. Mówi do niego, a co wy książki czytacie? Co to wy książki czytacie? Jak się będziemy rozumieć, będzie dobrze. Nie będziemy się rozumieć, nie będzie dobrze. Rozumiemy się? Jak się będziemy rozumieć, będzie dobrze. Nie będziemy się rozumieć. Rozumiemy się? Rozumiemy się. I to właśnie było tutaj. Natomiast tutaj, na tej ulicy, oprócz tego, że Kotek stał zawsze swoim dźwigiem, to tu podniesiono samochód pana Kubiaka razem z panią Kolińską w środku. I ona się tak rozbiła o ziemię, ale on był pewnie ubezpieczony. Tak, ale nie od wypadków lotniczych. On w zasadzie był ubezpieczony.
Ubezpieczony, bo ubezpieczony, ale chyba nie od wypadków lotniczych, nie? Natomiast tutaj jest słynny śmietnik, który wystąpił w odcinku Spisek. Jak Kotek, Kołek, Zosia od profesora, Balcerek tu spiskowali i siedzieli na odwróconych wiadrach i potem po kolei co dwie minuty szli, żeby ich anioł nie zobaczył. W tym miejscu. Stop, panowie! Panowie, bez paniki. Tak. Pierwszy kolega Balcerek. A ja? Zaraz. Ale nie będę dłużej siedział, bo jednak to jest prawdziwy śmietnik, a nie filmowy. Upływ lat sprawił, że osiedle to jest już symbolem nowoczesności. Natomiast, jak pamiętacie, tu były wcześniej deski, po których delegacje burmistrzów z całego świata cudem udało im się przejść, nie wchodząc przy tym w kałuże. Tu był uwiązany Teodor za jedną nogę. Do śmietnika. Chowajcie kamerę. Do śmietnika. Poproszę bliżej. Jak mówiłem, tu jest tylko wejście do gabinetów lekarskich. To jest dowód na to, że jesteśmy tu. Tu, gdzie jesteśmy. A tutaj oczywiście, kiedy nie było jeszcze tej tablicy, był napis wielki Anioł Von. Aż czuję wielkie wzruszenie, siedząc w tym miejscu. Kawał historii polskiego kina. I zazdroszczę tym wszystkim widzom, którzy nas zresztą filmowali dzisiaj tutaj z okien, że mieszkają w tak kultowym miejscu. Coś niesamowitego. Stąd, ale to dziwne, jak oni stąd zaparkowali, żeby wnieść tą bitwę pod Grunwaldem? Jakieś triki filmowe musiały być. No i gdzie stała ta lokomotywa? Tego też nie wiem. Naprawdę? Chwileczkę. Muszę wam sprawdzić. Nie, ale się wierzę. Dziękujemy wam za ten odcinek. Nie wiem, czy dobrze widać napis za mną, ale to jest słynny Pałac Młodzieży. Jak pamiętacie z odcinka 40-latka, jak Stefan szukał córki. To przyszedł do Pałacu Młodzieży i trafił na lekcję gry na mandolinie albo na gitarze. To prowadziła Krystyna Feldman i go tam prawie zmasakrowała, jak on nie umiał odróżnić gitary od mandoliny. Ja tutaj szukam córki swojej Jagody. Ona chodziła na gitarę. Co? Na gitarę. Proszę natychmiast wyjść, jak nie odróżnia gitarę od mandoliny. Stefan wszedł z teczką, zrobił tam rozpiernicz, poprzewracał im szybko i wyszedł, szukając dalej swojej Jagódki. I to właśnie było tu. A teraz pójdziemy do jeszcze bardziej kultowego miejsca. Jakieś 200 metrów stąd. Te kolumny, tu wejście do sali kongresowej Pałacu Kultury, restauracja, wskazują nam, że jesteśmy w miejscu, które ukochał najwybitniejszy polski twórca komedii Stanisław Bareja. Jak zapewne pamiętacie, w Alternatywy 4, w odcinku pod tytułem Wesele, docent Zenobiusz Furman udał się tutaj, śledząc Ewę Majewską, na jej występ o 21:00. Dokładnie tu, do tej sali, tu była restauracja kategorii S kongresowa. Tam spotkał pewną Mary z koleżanką. One myślały, że on jest zagraniczny, bo czytał gazetę angielską, to wiadomo, każdy to oglądał. Ale Stanisław Bareja nie tylko wykorzystał to miejsce w jednym filmie, ale wykorzystał ją również we wcześniejszym swoim dziele pod tytułem Brunet wieczorową porą. I tam też w roli głównej wystąpił Wojciech Pokora. Jak pewnie pamiętacie, on grający mordercę, czyli tak zwany czerwony kapelusz, uciekał przed Krzysztofem Kowalewskim stamtąd, od strony dworca centralnego, na piechotę. To idiota! Tutaj wbiegł i Kowalewski go gonił,
a on się schował tutaj pomiędzy te dwa słupy. Na górze siebie, a potem się zsunął i zszedł tutaj i wszedł do środka. I tam, w środku, spotkał kierownika sali, którego grał Tadeusz Pluciński i mówi, że idzie do niego najbardziej, najostrzejszy kontroler. To jest kawał łobuza i świni. Nazywa się Michał Roman. Dziękuję panu bardzo. Proszę. Więc wszystkie lewe koniaki do Wisły, kelnerzy uprzejmi od dzisiaj. Od teraz. Potem ta wybucha wielka awantura. Gdzie jest kamera? O, jest. I to jest dokładnie to miejsce. Całe życie chciałem zobaczyć tutaj, gdzie swoimi świętymi stopami geniusza odbijał się mój ukochany aktor Wojciech Pokora. Od siebie dodam, że miałem szczęście w życiu dwa razy być na nim w teatrze. Raz na sztuce Mayday w Teatrze Kwadrat i drugi raz w Och Teatrze na Lady Killers. Na koniec cudem udało się zauważyć, że tutaj jest kolejny artefakt Stanisława Barei. Taksówka numer 1313 z MPT. Z WPT, z Warszawskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego. Dokładnie tym samochodem jeździła Kasia Piórecka jako Marian Koniuszko oraz Jacek Żytkiewicz, którego grał Mieczysław Hryniewicz, a tą taksówkarkę wspaniała Ewa Błaszczyk. To ten w odcinku Nasz Najdroższy osiągnął zawrotną sumę 8 milionów złotych. I inni taksówkarze rozpieprzali swoje szyby i mówili: panie, weź mojego, szyba w drobny mak. Tak, to w ostatnim odcinku Zmienników było. Tym jeździli. Pamiętacie taki słynny odcinek Safari, jak Englerta wjeździli na spektakl do Krakowa? Genialny odcinek. No, ale to musicie sobie sami obejrzeć, a my teraz udamy się na obiad. Na obiad. Chodźcie ze mną tutaj na drugą stronę. Pewnie kojarzycie tą bramę i ten budynek za mną. Tutaj nagrywano jeden z najlepszych i najsłynniejszych polskich seriali, czyli Dom. A konkretnie pierwsze dwie serie od roku 1979 do 87, bo tą serię kręcono już w 97 i 2000, kręcono w nowym budynku na ulicy, gdzieś na Pradze, nie pamiętam. Ale w tej bramie Ryszard Popiołek był panem i władcą, a przede wszystkim przyjacielem wszystkich lokatorów. Pierwsza scena filmu, wszystkich odcinków jest taka, że tutaj jest wszystko zrujnowane, kobieta idzie z wózkiem i z dzieckiem i żona Popiołka mówi, nie, ta Barbara Sołtysik, Bawolikowa, mówi: pani Popiołkowa, a ten bierze to dziecko: jacuś, aleś wyrósł. A tam pewnie na tym balkonie ten wyrzucali gruz przez okno. Prawdopodobnie żona tego Jasińskiego, Wirgiliusza Grynia. I tak się zaczyna każdy odcinek Domu. I nagrywali to dokładnie tu. Tu była brama Ryszarda Popiołka, którą on wstawiał, bo mówił, że dom zawsze musi mieć, brama zawsze musi mieć kratę i drzwi. Tutaj pijana i nieszczęśliwa Baśka wracała z imprez, kiedy myślała, że jej narzeczony Łukasz Zbożny zginął i nietrzeźwa dobijała się do drzwi, a Ryszard Popiołek, widząc, mówił jej: koniec świata, panna Baśka. Także to jest to miejsce. Dzisiaj troszeczkę to inaczej wygląda niż wtedy, gdy go kręcono. Celowo wybrano ten budynek, bo był on zrujnowany tak dokładnie jak w 45. Zresztą jak spojrzycie tutaj, to budynki sąsiednie, na przykład ten, wyglądają dokładnie tak samo jak kiedyś ów budynek, który dzisiaj jest restauracją. Więc idealnie nadawał się do tego, by odtwarzać lata 40. i 50.
nie będziemy wchodzić do środka budynku, bo jest tutaj restauracja niestety i nie możemy się spotkać z doktorem Kazanowiczem ani z Lermaszewskimi. Możemy pokazać to tylko z zewnątrz, ale jakbyście chcieli sprawdzić to miejsce i podążyć śladem waszych ulubionych filmowych bohaterów, to jest to dokładnie to miejsce. Budynek wybudowany w roku 1898. Ale to jeszcze nie koniec atrakcji z ulicy Pańskiej, bo zaraz pójdziemy zobaczyć, gdzie mieszkał najsłynniejszy polski inżynier. Ale żeby to zrobić, musicie za mną podążyć. Warszawa, ulica Pańska, numer 61. Tu mieszkał najsłynniejszy inżynier polskiego kina i telewizji, Stefan Karwowski. Tu w tym domu, na 7 piętrze. Nie pamiętam numeru mieszkania, ale na 7 piętrze. Ekipa filmowa wszystkie sceny plenerowe nagrywała tu, tu na tym podwórku oraz z tyłu za budynkiem, bo tam był trzepak, na którym Jagódka bawiła się z tym perkusistą. Natomiast wszystkie sceny przed budynkiem były kręcone dokładnie tutaj, na tym skwerze betonowym. Przede wszystkim w pierwszym odcinku Irena Kwiatkowska tutaj rozlewała mleko w kształcie kieliszka od koniaku i informowała, po co kieliszek ma taki kształt i dlaczego trzeba go ogrzewać ręką. Przepraszam, przepraszam. Tak? O, widzicie panowie? Dlaczego kieliszek od koniaku ma taki kształt? Żeby zbierać bukiet. Bo wychodzący z budynku doktor, przyjaciel Karwowskich, Karol, twierdził, że koniak armeński się mrozi, a Irena Kwiatkowska, która znała świat, bo żadnej pracy się nie bała, powiedziała, że żadnego koniaku się nie mrozi, albowiem trzyma się go tak, żeby ręka ogrzewała właśnie, uwalniając aromat. Tu Stefan zawsze parkował. Czasami szybko wsiadał, bo polewaczka jechała. To cholera, polewaczka, wczoraj umyłem samochód. Tutaj też Gajos odjeżdżał stąd swoim samochodem kupionym na giełdzie, który się popsuł mu 100 metrów dalej. Twórcy filmu, Jerzy Gruza, wjechali do jednego z mieszkań, sfotografowali całe mieszkanie i zbudowali dokładnie takie same, tylko 3 razy większe, w studiu prawdopodobnie na ulicy Chełmskiej. Dlatego, że nie dało się nagrać filmu w prawdziwym mieszkaniu, ponieważ po pierwsze było za niskie, nie można było na górze umieścić lamp, po drugie w normalnym mieszkaniu kamerzyści nie zmieściliby się w ogóle. Dlatego odtworzono mieszkanie i słynne łuki Karwowskiego w wytwórni filmowej, ale sceny plenerowe, jak oni na przykład rozmawiają przed klatką, tak jak przed chwilą wspomniałem, to wszystko było dokładnie w tym miejscu. Kultowym miejscu dla polskiego kina i telewizji. Również tutaj też nagrywano słynny film komediowy, już kinowy, Romans 40-latka, czyli Motylem jestem z Ireną Jarocką. Jakbyście chcieli, to ulica Pańska 61. Tuż przy Pałacu Kultury, który tutaj widzimy. To tyle naszych impresji filmowych z Warszawy. A niedługo pokażemy wam nowe impresje historiograficzno-malarskie. O, tak bym powiedział. Chodźmy.